tak przemierzając wzdłuż tutaj tych ścieżek betonowych, a faktycznie możemy dotrzeć do takich dziwnych obiektów po starym kompleksie fabrycznym. Tak jak widać. Idzie? Sylwek zmierza w tym kierunku. Zobaczmy, co tu było. Niestety o historii tego obiektu mało wiadomo. Niestety nie zachowują się żadne informacje. No i praktycznie nikt nie wie dokładnie, co tutaj było produkowane. Nie, ale ciekawe, że się lampa nie wpływa, nie? Co? To się lampa też chyba nie wpływa. Ale co, w telefonie? No na aplikacji, bo ja tam nie chcę nagrać, to mogę jeszcze nie wpływa. Aha. Ty, Sylwek, no? Zauważyłeś, ile tu jest gruzu w koło rozpieprzonego? O, zakaz wstępu, grozi śmiercią lub kalectwem. Tam mamy budynek. Tak, tam jest budynek, ale tam coś jest, tu wiesz, w lesie. Nie wiem, czy to tylko takie elementy tego gruzu, gdzie tu są z każdej strony porozwalane, czy coś faktycznie tam też jest. Tak, jest jakiś schron. Co będziemy na tego dużego? To będzie też mało bezpieczne. Tak. Ogólnie każdy taki obiekt jest mało bezpieczny. I tu się normalnie nagrywa? Tak. Mamy ta apka, żeby się nas przygotować. Tam też pójdziemy za chwilę. No jest. No. Mieszkalny chyba jakiś. Albo biuro jest. Taki pół na pół. Pół na pół. Dobra, jest zachowana dobra. Klatka schodowa? Jest. No dobrze, zostawiamy ptaki, bierzemy jeszcze tylko wodę. Mamy wodę jeszcze? A ty nie masz tylko po wody już? Ja nie wiem. Czekaj. Jest jedna butelka chyba. No, trzeba u niego być. No nie. Bardzo dziwny budynek. Jakie te okrągłe. Też coś dziwnego tutaj było. Widzisz? No. Proponuję wejść na górę najpierw. Proponuję najpierw na górę wejść. Zaczniemy od innej strony. Zaczniemy od wody. Musimy za chwilę kończyć. Co? Skończy się woda, to musimy kończyć. Tak, bez wody to ani nie w ogóle. Ta, ostatnią butelkę mamy. Do sklepu, kawał godziny. No niestety. Do centrum miasta. Trzymaj. Jak widać. Kurde. Dziwny ten budynek. Widzisz te betony równo idą z tymi otworami do góry. Co? Ojej, kolejny piękny napis. Okej. Zostawię trochę tej wody. Idziemy? Cicho. To nie był mieszkalny. Nie? Nie. Jakiś produkcyjny. Nie mogę tylko lampy ze sobą odpalić. Nie automatycznie łapie na światło. Tak, no jest ciemno tutaj. Widzisz?
Dziwny zapach tu się unosi. Jaki grill pach. Te otwory dziwne są, nie? Arogancie się robią. Arogancie się robią. Jaką? Taki sprzęt na wszystko? No. Jo. No. Tu dziwnie, co? Nie, tędy nie idę. Czekaj, tam jest klatka schodowa. Tam. No. Ty, ale nie chcę wypaść ten cały kierunek, nie? Co? Nie. Nie. Ale tylko w dół. Musimy iść tam. A tam jeszcze na górę wejście, nie? No, idziemy na górę. Co? I szybko. Wszędzie okrągłe dziury. Co? Co? Wszędzie okrągłe dziury. Też mówię, że chciałem znaleźć informację na temat tego, ale nic ciekawego nie znalazłem. Ale co tu mam? Tak, ta syna, to przyszłam nie ścieków. Tak. Wąty, obóz. Leżanka. Co to jeszcze było oprócz? A, jaki dach! Wow. Wejście na dach! Tutaj też lepiej powolutku spacerować, bo... W ogóle lepiej nie spacerować wcale, nie? Normalnie jakbyś w lesie chodził, co nie? Na dachu. A jakie wielkie drzewa na dachu rosną. W ogóle to nie jest dobry pomysł, żeby spacerować po dachach. Jeszcze takiego obiektu. Tak. A właśnie tak jest niedużo. Tylko nie po piasku. Ło, masakra, nie? No, lepiej nie podchodzić na krawędź po tym piasku. Wrócił na dół, zobaczył się znicę. Tak. Ogólnie nie mam takiej odwagi, żeby podejść do krawędzi i stanąć. Co nie? Tak. Na krawędź dachu, nie? A tam widziałem ślady były. Ktoś sobie stanął przy samej krawędzi. Nie warto. Nie mamy dla kogo wracać do domu, nie? Tak. Tak. Jest kancik, już jest zabawa. Zabramy tam na dół.
Nie wiem, co chodzi. Tak. No w sumie nasze plecaki komuś by się mogły spodobać. No. Tak sobie je zostawiliśmy. Nie, a pierdzień. Dziwne pomieszczenie. Znowu palenisko ktoś sobie robi. No, pójdziemy tam w las jeszcze, nie? Szybko. Pójdziemy tam w las jeszcze szybko. Chyba mi się paralizator rozwodowy. Co ty gadasz? No, coś nie kopię. O! Nie, nie tym razem. Dziwny budynek, co? Chyba niby produkcyjny, ale jakiś dziwny balkony, nie? Dziwny balkony wszędzie. Tam jest ta ruina. Tam jest jakiś bunkier, albo wejście w dół. Tam. Aha. Dwieście dwadzieścia. Jeśli po jakiś problem na się dowodzę, nie? W postaci braku programu. No. Co? Pasie się, nie? Aha. No, ciekawe. Co? Tak. No, widzisz? Tutaj właśnie widać ślady wyburzania. Wysadzania wręcz. Bo nie chcę wchody dotąd. No. Ja i nic nie zakręca. Ja nie będę pięty rower. Ale patrzę na te zbrojenie. A ja wejdę. To jest aktualnie głupi pomysł. Jest bardzo głupi pomysł.
Masakra. W sumie tam nic nie ma, nie wiem. Nic nie ma. Nawet bym nie zdążył uciec, gdyby miało się zawalić. Ale nie widziałem, co to chodzi. No wszędzie pełno gruzu, patrz. Tam. Zaraz się cofniemy. No, takich pozostałości w lesie jest pełno. No. Gdyby też ktoś to wiesz, ogarnął i sprzątał. Ale to chyba coś wygląda. No. Co? Takie wielkie te budynki były. Były takie grube. Tylko ciekawe, czy to było. Mieliście wyburzone? Co? Ciekawe, czy to było takie. Premedytacją wyburzone, czy po prostu. Tam te na przykład budynki, które stoją, nie? No tak, ale... Tam było coś ważnego. Na czym mi zależało, żeby wyburzyć, żeby Rosjanie dostali. Oni zwykle tak robili, wiesz, jak uciekali. To już poszło, nie? No. To może zostaje na... Historia o tym mówi, że oni te ważne kompleksy burzyli. Jak uciekali. To ja ci powiem, że mi ciekawią te góry sobie, nie? A? No, podziwne miasto. Gdzie? Dobra, jeszcze zrobimy rundkę w pobliżu tamtego budynku. Wyjdziemy na drogę, co nie? Tam jeszcze coś było, ale w sumie wiesz co? Nie wiem, czy jest sens iść, patrzeć na to samo. Które stoją, nie? Tak. Co?
Gdzie? Aha. Tak, tamtędy na tą drogę betonową musimy dojść. Te budynki między drzewami dziwnie wyglądają. Aha. Te do czwartej chyba dojdziemy do miasta. Wszystko lato. Nie jest wyjście dane, ile żeśmy kilometrów zrobili, nie? Aha. No ja chyba też mam uruchomiony. Tam też jest jakiś zawalony budynek w głębi. Wszędzie pełno gruzu leży. No, mogliśmy. Dobra, czekaj, do niego skoczę. Ha! I właśnie o to chodzi. Uważaj, bo tam może być miękko. Też może być miękko. Ale wiesz co? Idę bez telefonu. Kurwa, żeby nie rozbity. Czekaj, wyłączę to. Pierdolę. Mówi, że może być miękko. Tak, co ratunkowa? No. Nie rozbite? Nie, na szczęście nie jest stały. Ale tu nie jest. Poczekaj chwilę. Cały czas się nagrywa. Jakby co. Czekaj, już się wyjmuję. Ja bym sam się wyjął, nie najlepiej. Ach, obróciłem dwa razy. Czym? Hello. Masz? Dobra. Chciałem po prostu przeskoczyć tam, nie? Aha. Chciałem ci powiedzieć, że tu jest taki fajny zbiornik okrągły. Masakra. Jaka akcja, ej. Nie może być normalnie, nie? Akcja ratunkowa, kurwa. To najlepsze, nie? He? Co? Wolałbym ci dać, żeby tutaj spadł, nie? Tak. Tam byłoby lepiej wyjść. A to jest ten sam telefon, który kopałeś w bucie? Czy kopałem go w... No wypadł mi, to dostał skopa. Przedtem dostał skopa, a teraz tylko żeby się nie rozbił, nie?
Jakie to dziwne, ty. No ci powiem, że materiału będzie, nie? No. Będzie co brać. To samo wejście fajne, nie? Idziemy na tamten budynek? Tak. Jeszcze półeczka zobaczmy, gdzie jest plaża, żeby nie wpadł. Płoku. No nie jest taki głęboki. No na fakt, żeby się ruszył. No nie idziemy tam tym daktylofonem, nie? Tu jest jakiś dziwny. Pa. No. Taki mały psikus, nie? Przecież. No. Tak tu, nie? Już sobie depnął. Ładnie można się załatwić. Proszę bardzo. No tak, ku przez tego tu. A pamiętasz jeszcze na wyjazd przez policję? Tak. Te studienki wpadł pod krzywami? No. Tam było głęboko. Ale to nie jest ta droga, co mieliśmy nią iść. Nie, patrzę, tylko nie jest to nie stawiam na zbyszkowej, nie pójdę, bo ci wiesz. Aż podjedzie ten śmieszny dziadek, że tu nie chodzi. To nie chędę. Widzę, my się musimy jakieś dzięki panoramy sobie pyknąć. Co? Czyli takie dzięki panoramy sobie pyknąć. Znaczy? Tak, trochę. No, stąd telefonu już bym nie uratował. Tak? Mhm. Powiem ci tak. Zaczynamy od góry czy od tyli? Czym na dół. Nic ciekawego w sumie. Skąd ten piach? No naszego gościa wszystko by tak robiliśmy, że te cegły zrzucone były? A to był z tamtej strony. Tu jest wyjście pewnie. O, ale na ten budynek. Tam jest chyba jakiś budynek. Aha, i tam. Może budynek, a widzisz? Między drzewami. No.
że to mają skiny, nie? No. Tak, jeszcze teraz nie mogę do piekła. Ale tam był. Ale jakaś do budówka, nie? No widzę. Ganek po prostu. Co? Wiem. Ale dalej ciągnie, nie? Tak. W sumie nawet nie wiemy, którędy wyjść stąd. Tak szczerze. Znowu to coś. Jest przysypany. Aha, a nie chodził tutaj. No. Ten by też włażł. O. Taki standard, nie? Bandy brudaców łażą, mnie tak zostawiają. Tego nie trzeba zawalić. No. Samo masakra. No, ale widzę. Co? No było słychać, nie? Tak. Jak upadało. Thank you.
Gdzie jesteś? W sumie nic. Ale jeszcze jakiś budynek. Idziemy tam, żeby budynek zobaczyć. I tak gdzieś jest blisko tego, bo tu będzie kauta jeżdża. No. Ale do betonki musi być dojść aż do... do centrum gdzieś. No tak, byśmy szli betonką, to... w pobliżu centrum byśmy wyszli. W pobliżu centrum zakładu karnego, nie? Tak. Tam są budynki. Tak, po prawej, coś tam. Tam są. To a ten zawalony to odpuszczamy. Mhm. Tam są te wszystkie całe. To się całe. To jest. Z punktu A do punktu B. No, to jest to, co tam. W łodziach po prostu są drzewa wycięte? Wycięte. Nie, nie proste. No. Jakby ktoś specjalnie ścieżkę wyciął. Aha. Tu. No ogólnie są wycieczki organizowane w te lokalizacje. Oj, oj. O, leżaczki. No. No, leżaczki. Całego możemy zobaczyć. Mamy dwa takie duże przed sobą, nie? Oho. To z lewej i z prawej. Zatrzymuje się, nie? Nie mamy już nic do picia. Ta to kolejna woda była. Taka.
wszystko. W tej komfortowej sytuacji trzeba mi penalizację za to, gdzie jedzie. No wątpię, żeby w środku lasu zadziałała jak powinno. Nie, no zadziała i to działa. Tak. Ta jeszcze do tej cywilizacji. Reszta dostanie na inny raz. Może następny weekend. Niestety, jak widzieli, to mało wody. Dobra, tam wyszło. Nie ma co do tego. Odwodzę się, to jest moment. Już tak. Ale to by na tyle. Na dzień dzisiejszy. Tak, kończymy tą wyprawę. To jest naprawdę czarno, ciepło. A widzę, że kilka by nie pozostało. Ten, to następnie. Ale to już za tydzień. Na następny weekend. Może się z nami będzie jeszcze. Tak. Nie, no wtedy już nie robię takiej akcji, że zapominam o kim. Hot, fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park, pot.